Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Classified France 44. W poprzednim filmie zrobiliśmy misję Zabójcze Dzieło, tak mi się wydaje, że taki był tytuł misji. Była to misja typu zasadzka, no i dzięki tej misji zyskaliśmy nowego towarzysza broni, Musa Bacz Komba. On jest takim bardziej zwiadowcą, no ale dobra. Lecimy dalej. No to tak, od rozmowy sobie w sumie zaczniemy jak zawsze. So you're telling me the chef of group tried to stop you coming on raids? Yes. He said I attracted attention. I think he just hated me. He got angry whenever I was near the women. That guy's a fathead. He started calling himself Capitaine, and he's never held a rank in his life. I know. He's just a poacher. He is good with the rifle, though. So, how did you talk him round? I didn't. I just ignore him and go on raids. What is he going to do? Shoot me? Don't tempt him. He just might. No i gitara. Wracamy do mapy. Muszę skupić się na tych misjach. Żeby poprawić lojalność z gaullistami i z przestępcami. Bo tu już jest 6 z 8. Więc mogę sobie to odpuścić na razie. No ale dobra. Zadania. Mamy 3 zmęczonych. Najmniejsze doświadczenie ma Vittel. No to już. Szkolenie. Vittel, lecisz. Wesprzyj frakcję. Mało tego zaopatrzenia mamy ostatnio. Wesprzyj frakcję. Dobra, możesz lecieć ty. A, wybrać. No to będziemy wspierać właśnie tych... Gdzie oni są? O, właśnie tych tutaj. Wspieramy, wspieramy. 2 dni. Mogę tylko wesprzeć jedną? Jest Anuluj? Tak, no. To nie potrzebuję, naprawić nie mogę, bo wszystko jest cacy. Rany też nie leczymy. No dobra, trzeba będzie wybrać ekipę, bo mam 5 dostępnych. A tylko... Ej, to mogłem zrobić inaczej. Szkolenie, ale jak ja anuluję, nie odzyskam teraz. Ja nie wiem, czy odzyskam te zaopatrzenie. Bo ona ma 9 level. Kurczaczki. No niedobrze. No to nie idzie na misję. To nie idzie. Obóz był. Frakcje. Nie, nic nie kupuję, no bo mamy mało zaopatrzenia. Nie mamy ciebie. No dobra. Tylko muszę zobaczyć różnorodność. Winchester. Ty nie idziesz, bo jesteś zmęczony. Karabin. Karabinek. Karabinek. No dobra, to ona nie idzie na misję. Na pewno. Na pewno ona nie idzie. Szkoda snajpera. To taki zmęczony. To on robił robotę fajną. Ja nawet nie wiem, czy go nie wezmę. Będę miał jeden punkt akcji mniej tylko. Ale nie, bo wróci znowu zmęczony i później będzie bardziej zmęczony. To bez sensu. To bez sensu. No to po kolei. Chłopaku, pokaż się. Broń. Ten dzik jest w sumie taki sam, ale ma tutaj jakiś efekt. O! Ta broń ma 100% szans na nałożenie statusu dezogranizacja po każdym trafieniu celu. Co to znaczy? Gdy jednostka zostaje zdezogranizowana, przerywa wartę. Ej, no to w sumie spoko. Jak ktoś zrobi wartę, walimy do niego i już nie ma warty. Dobra, dawaj. Boczna. Masz zwykłą broń? Nie, no weźmiesz sobie jakąś lepszą. Tutaj trochę osób odpoczywa. Która jest najlepsza? Która? Tu jest 5-2. Kto to trzyma? On idzie na misję. A smok? King. Jak to King? No właśnie, nie.
Muszę znaleźć... Belanger, o! I bierzesz elitę. Bo on nie idzie, walka wręcz, granaciki. Next. Tu jest dobrze, jaką masz broń? Masz dobrą broń. I tu też masz ok. Co ty masz? Ten karabin jest spoko, a go ma jockey, więc zabieraj mu. On tam poprawia relacje, on ma inne misje. Kompakcik masz, spoko. No i komba, lecisz na misję. Masz granat, damy ci nóż bojowy, bo jest lepszy. Jaką ty masz broń? Kiepską. Lew. To ma lew. Zabieraj mu. Go nie ma. No i gitara. Teraz idziemy do punktów umiejętności. Zawsze ten sam. W tej samej kolejności robimy. Idziesz w sanitariusza. No to już. Wszyscy sojusznicy w zasięgu 1,5 metra odzyskują 100% zdrowia. Super. To trzeba będzie pójść w inną stronę. Rakieta. No i gitara. 6 punktów akcji odzyska po zabójstwie wręcz. I jeszcze jeden punkt masz. Po użyciu szansa na trafienie krytyczne plus 100% dla wszystkich ataków wręcz w tej turze. Brutalny atak. Zablokowane czemu? A, bo ja nie mam opanowania. Celność strzału z biodra 5%. No to dawaj. Pierwszy sobie pójdziemy w tą stronę. Ty idziesz w bohatera, Emil. I masz 3 punkty umiejętności, czyli wciąż się trzymamy. Zresetuj czas odnawiania wszystkich sojuszników za każdym razem, gdy wykonasz jeden z celów. Gdy wykonasz jeden z celów, pasywna. Spoko. Gdzie to trzeba jakby sprawdzać, w jakim momencie mogę cel wykorzystać. W jakim momencie cel wykonam. Ej, to będzie dobre. To on będzie mocny. O ile będę o tym pamiętał. Odwaga. Odrabiasz odzyskując morale po jego załamaniu. Nie, no obrażenia od broni bocznej plus 1. Zablokowane. Aha, bo nie mamy celność strzału z biodra. I teraz obrażenia od broni bocznej. Fajno. No i combo. Idę w szermierza. To pójdziemy sobie w coś innego. Plus 50%, jeśli jednostka jest zasłonięta. Lecimy w krzaki. Zresetuj czas odnawiania wybranego sojusznika. Nie można zresetować czasu odnawiania umiejętności. No ale może ktoś wykonać dodatkowy strzał. Lecę w obserwatora chyba, bo to mi się podoba. Czyli walka wręcz, pyk. Masz 9 punktów, o kurde. Tu mamy oznaczanie celu. A tu zabójstwo z ukrycia nie powodują hałasu. O kurczaki, to jest mocne. Na pewno po to lecę. Celność strzału z biodra. Na pewno. Zjawa. Świetne to jest. Nie będzie hałasu, gdy będziemy zawijać po cichu. Znaczy bronią wręcz. Obrażenia broni bocznej. O, plus 1 punkt akcji. Tu mamy albo pancerz, albo morale. Wolę pancerz. Premia do osłony plus 10%. No i mamy od razu to do dzieła. Nie no, to jest świetne. Świetnie, po prostu świetnie. Dodamy ci jeszcze do broni bocznej. Nie no, szansa na trafienie krytyczne z pistoletu maszynowego, a on ma pistolet maszynowy. Plus 10% i kolejne strzały z tej broni w tej samej turze zyskują dodatkowe 10%. Myślę, że możemy w to pójść. Czy też w szermierza pójdę? Bo widzę, że tutaj tyle punktów doświadczenia się zdobywa. To, że spoko, byśmy mieli dwóch takich cichych. No lecę w tą stronę. Premia do osłony. I tutaj do uniku 15%. Jeszcze ubramko i zaczynamy. Co ty masz za hełm? Bez premii. Tu jest premia. Rumbley. Ale on idzie z nami. On idzie z nami. Więc nie będziesz miał lepszego.
kurteczkę masz spoko, nogi spoko. Belanger jest plusik. Tutaj też. Ja coś nowego zyskałem, nie? Ale to nie oni. Powinien być wykrzyknik w sumie. To jest pancerz, zdrówko. No niestety. Chyba tego nie zabiorę nikomu, bo to ty to masz. Ja Belangera sprawdzam. Kurczak, już ty nie idziesz na misję. Ty masz to założone. No i dobra. Nogi, brakuje mi spodni. Bloch. Punkt akcji albo zdrowie. Kto to ma? Witel. On nie idzie, zabieraj mu spodnie. Jeszcze pewnie ma... Tak, zabieraj mu to. Kto ma tą czapkę? Belanger. On za mnie nie idzie. No to też mu zabieraj. Fajnie wyposażony. No i ostatni. O, to też Francuz. Samych Francuzów. No nic, no ty już nie dostaniesz do premii, bo rozdałem te rzeczy. Czekaj, kto to ma? No ale dobra, tą kurtkę możesz wziąć. Bo Belanger nie idzie. Jeszcze spodnie mu zabierzemy. To jest Jacob, to nie? A te ma... Tak. No i świetnie. Ekipa wyposażona. Umiejętności dodane. Nic nie kupuję. Pogadaliśmy. Na mapę wracamy. No i właśnie, tutaj ta misja to... Nie potrzebuję tego. Najlepiej by było... No albo tą skradankę, albo operację Słowik. Lecimy na skradankę, no bo jednak z nimi najbardziej bym poprawił relacje. Normalnie. King. Rakieta. Emil. Bacz. Niemcy skonfiskowali sprzęt radiowy w całej Francji. Możemy zbudować więcej zestawów, ale brakuje nam kryształków odbiorczych. Przemknij do biurka wroga i wykradnij kryształki radiowe niezbędne do naszej sieci łączności. Cel główny ukradnij, dobra. Cele drugorzędne, dotrzyj do warsztatu w bunkrze, pozostając pewnie w ukryciu. Dotrzyj, no nie widzę co jest dalej napisane. Zaraz zobaczymy. Ciekawa lokacja. Stick to the shadows and keep an eye out for those radio crystals. Tak, pozostając w ukryciu, no w końcu to jest misja cicha. Dotrzyj do ambulatorium w bunkrze, pozostając w ukryciu. Jedyneczka jest tutaj. Dlaczego są dwie jedyneczki? Aha, bo mam aż trzy wykraść. Tu jest dwójeczka, mam być w ukryciu i tu jest kolejny, dobra. No dobra. To tutaj by się więcej przydało tych... Mamy rakietę? Mamy rakietę i mamy... No dobra, ta misja musi się udać. Myślę, że trzeba drzwi otworzyć. Myślę, że od tego zaczniemy. Otwarte drzwi. Nie widzimy ich. Myślę, że osłona... Na razie wyjdź. Tu. I on idzie w tą stronę. Dobra. Rakieta. Szkoda, żebyś ty otwierał drzwi. No, ty to zrobisz. Bo to jednak jeden punkt akcji mniej. A tutaj nasz nowy bohater i rakieta są jakby ważniejsi. On stoi w miejscu. On się nie rusza. To do przodu. Rakieta. Odpal rakiety. No też tutaj. A to nie rakieta. On jeszcze czeka na rozkaz. Tak, tak. Tego zabijemy zaraz, tylko... On tu może mnie zobaczyć. Będzie musieli odwrócić jego uwagę.
Ty musisz się schować, bo on zaraz tu podejdzie. Ja? Tak. O kurde. Trochę Lipton. Zająłeś mi miejsce. Ja? Tu będzie za ryzykownie. Zależy jak daleko on dojdzie, nie? Będzie szedł prosto. Nie no, może zauważyć. Może mnie zauważyć tutaj. No niestety, najważniejszym gościem straciłem aż 7 punktów akcji, bo nic nie zrobię. Sprawdzamy co oni zrobią. Ej, nie zauważyłby mnie. Nie zauważył, mogłem tam stanąć. No ale kto to wiedział? Kto to wiedział? Ja do misji podchodzę jakby bez prób wcześniejszych, no bo... No bez sensu by było w takiej grze turowej, taktycznej podchodzić 2-3 razy, no bo znasz później każdy ruch. To takie trochę słabe. Ja wolę być zaskoczony. I ewentualnie nie zrobić jej na 100%. Dobra. Myślę, że... Ty go zabijesz. No, jak nic. Będzie trup. Po cichutku. Żeby mi tutaj hałasu nie zrobić. Ten jest po trzasku. Na chwilę, bo ten idzie w prawo. Morderstwo. Nie odwrócisz się już. Chyba, że w trumnie. I 6 punktów akcji teraz poproszę. Dziękuję. Emily jest z nami. Muszę pamiętać, że jak zrobię jeden cel, to odzyskamy punkty akcji. On idzie w tą stronę. Czekaj, ty otworzysz drzwi. Jesteś od otwierania drzwi. No i właśnie, czy jak ja go zabiję, on usłyszy? Dziwna akcja, bo wygląda jakby usłyszał, ale nie ma wykrzyknika. Nie no, ale... Patrzcie, tu nie ma. No nie, odwróci się wtedy i mnie zobaczy. Nie ma co ryzykować, idziesz chłopaku tutaj. Tutaj musi być ktoś konkretniejszy. Emil? No chyba otworzysz drzwi. Dawaj, nie przestawaj. Czy ja mogę go od razu... Nie mogę go. Zabraknie mi... A nie, bo to jest szturmowiec. Go po cichu nie zdejmiemy. Odpuścić mu trzeba. A ciebie potrzebuję tam. Też są drzwi. No, dawaj tutaj. Wszyscy. Będzie się patrzył na te drzwi? Mam nadzieję, że nie. No oni się tutaj usłyszą. No ale właśnie, on ma umiejętność, że nie powoduje hałasu, yes. Nie? Chyba ty miałeś taką umiejętność. A co to było? Zresetuj czasy odnawiania wybranego sojusznika. Oni są za blisko siebie. Tak, ty mi potrzebny jesteś. Rakieta ci otworzy drzwi. No fajne masz ruchy. Tu cię nie zauważą. Mimo, że nie będę zasłonął, oni mnie tu nie zauważą. No to już. W następnej turze trzeba będzie ich zabić. Jednego i drugiego. Ty możesz otworzyć drzwi i patrzeć, co tam jest dalej. No jasne, że tak. A czy tych drzwi się nie da otworzyć? Aha, one są nieotwieralne.
No, no to dobra. Podejdź tu. Tracony ruch, a i tak bym nic ciekawszego nie zrobił. Tu też poczekamy. No i ty. Tu są drzwi do tworzenia, a pokaż mi jak on się rusza. Będę widział? Idzie w prawo. No to ja idę za nim, bo otworzyłbym te drzwi i przyszedł tam. Emil. Normalnie. Nic się nie bój. No ciekawe, ciekawe. No. Po cichu jednego i drugi będzie mógł zostać zdjęty normalnie. Tak więc chodź tutaj. No, to jest piękne. Myślę, że tego zabiję pierw. Połączenie zabójstwa po cichu z odzyskiwaniem punktów akcji. To jest dobre połączenie. Zrobię to u jednego i u drugiego. W sumie ty też go zabijesz. No jasne, że da. No to dawaj. Rakieta może iść dalej. A nie, bo tu musimy wykraść co nieco. Ale to dobra, to mogę nimi to zrobić. Rakieta. Tutaj drzwi są nieotwierane. Otwieraj te drzwi. Może on się kimś zajmie? On zaraz tu podejdzie. On zaraz tu podejdzie, chyba że... Czego jest wykrzyknik? Z jakiej paki? Aha, bo to jest grenadier. To jest saper. Go nie zabijemy po cichu. Ale mogę iść dalej w sumie. Bo drzwi są otwarte, żeby on mi tego nie zauważył. Ale by była wpadka, nie? Yes, comrade. Dawaj, otwieraj drzwi. On idzie w tą stronę i tego mogę zdjąć po cichu. Myślę, że tu będziesz bezpieczny. A ty będziesz tu bezpieczny. Kurde, żeby mi tego nie zauważył. Mogłem zamknąć drzwi w sumie. Ciekawe, czy się da. Ale dobra, chwila prawdy. Ty mnie nie interesujesz? No dawaj, pokażcie tamtego. O, tego. O... Jest, nie widzi. Bałem się. A już się nie boję. Wiesz? I jeszcze drugie byś podniósł? Dawaj, nie przestawaj. Jeszcze trzy punkty akcji. On idzie w prawo. No to w tą. Tego nie zdejmiemy. Nie wiem, kto jest tutaj, ale na pewno jest za drzwiami. I on zaraz się odwróci. No to nie pozwolimy mu. Kolejny trup. Tylko nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem. Nie, tamten chyba stoi w miejscu. Tego nie zdejmiemy. Nie ma na to szans. On idzie w prawo. To my idziemy tu. On jest za drzwiami. No mogę się przesunąć do przodu. Myślę, że oni nie widzą, że drzwi się otwierają, nie? On idzie... On chyba... Mogę tutaj? Nie mogę tutaj. On ma 14 punktów jako jedyny. No i mogę komuś odnowić turę. Za 3 punkty. No to idealnie. Podejdź. Rakieta dostanie drugą szansę. To jest mocna umiejętność. Co, wszystkie punkty akcji? Ja coś źle zrobiłem. Bo on ma dalej 0. Ja chyba źle zrozumiałem tą umiejętność. Do dzieła. Zresetuj czasy odnawiania wybranego sojusznika. Odnawiania. Czasy odnawiania, czyli umiejętności? Nie, no bo nie możesz zresetować czasu odnawiania umiejętności.
umiejętności do dzieła. Aha, czyli tej umiejętności, którą aktualnie użyłem. Rozumiem, czyli źle to wykorzystałem. Ja myślałem, że czas odnawiania to chodzi o wszystkie punkty akcji. No dobra, to na przyszłość będę teraz wiedział, nie? Najmniej tyle. No bo to by było overpower, nie? Gdyby tak było. Za 3 punkty komuś odnawiam przykładowo 15 punktów akcji. No, faktycznie. Faktoza. Ja? Nie wiem, czy on usłyszy. Są kolejne drzwi. Bo on jest zaraz za drzwiami. Nie no, nie powinien chyba. Lecimy, wjeżdżamy. Jakby... nie jest napisane, że otwieranie drzwi powoduje hałas. I chyba nie powoduje. No. No i typ dostaje kosę. Typ dostał kosę. A my odzyskujemy 6 punktów akcji. Tam są drzwi i tu są drzwi. Poczekaj. I tu są też drzwi. To otwieraj. I tu są też drzwi. To jest ucieczka. Ustawimy się już, bo nie otworzę tutaj. Pachto. Do przodu. Trochę mnie zmieniła ta góra, nie? Bo są drzwi narysowane, są lokacje, ale to po prostu jest... To nie mogę się dostać. Troszeczkę mylnie. Dobra, tutaj. I jeszcze nasza rakieta. Chyba wejdę dwoma tutaj. Bo gdzie mój wróg? No, on idzie w tą stronę. No w sumie nie. Troszkę nie wiem. Dobra. Zaraz zobaczymy. Nie ma co gdybać. Tu jest 3 wrogów aż. I to będzie trudne do zrobienia. Dlatego pootwierajmy drzwi. Pierw. I dowiedzmy się, jak to wygląda. Wow, już tam wróg był. Na dole. Aha, to ten szturmowiec, dobra. No będzie alarm. Tutaj bez alarmu tego raczej nie zrobię. 6 punktów. No chciałbym pierw dotrzeć tutaj, żeby dostać więcej doświadczenia. I'll move more. Efekt nie działa. A to chodzi o apteczkę, dobra. Będę za osuną. A wejdź tu. Jest, zrobione. Wiecie co, ja bym sobie przeczekał jedną turę, bo straciłem chyba dużo punktów akcji. Nie straciłem. Nie, bo zanim dojdzie... Gdzie on jest? O właśnie, ten typek. Ja przeczekam jedną turę. Myślę, że to będzie lepsze. Bo będzie alarm. Będzie alarm. Nie otwieraj drzwi, bo cię zobaczy. Nie otwieraj. I po prostu czekasz. Odejdę tylko tu. Zawsze to punkt akcji więcej. Szczerze? Wycofam się. Wycofam się. A on idzie gdzie? Gdzie ten mój wróg? On to będzie szedł w sumie. No mógłbym wykraść. Ej, czekajcie. Czy nie będzie czasu odnawiania, gdy zrobię jeden z celów? Emil. Wszyscy sojusznicy? Nie. Reset wszystkich czasów odnawiania po wykonaniu celu. No i właśnie, czasu odnawiania, czy to umiejętności, czy punktów akcji, tego nie wiem. Chyba nie będę ryzykował, po prostu się schowam. Kurczaki, jestem w potrzasku.
Ja muszę tu podejść i zobaczyć, jak on się rusza. On idzie w prawo, dobra. On idzie w prawo, to ja mogę tu wrócić. Czekamy. I teraz po ich ruchu wjeżdżamy na ostro. Bierzemy dokumenty i strzelamy do nich. W sumie dwóch jeszcze zdążę zabić chyba nożem. Nie zdążę. Nie zdążę, bo teraz są tak obróceni chamsko. A mamy granaty. Zrobimy rzeźnię. Tu jest 7. Dokumenty poproszę. Rakieta. Mogę uciec. Ha, ja nie muszę się z nimi strzelać. W sumie... On tutaj jest odwrócony. On idzie prosto. Ej, to zawijamy stąd. No jasne, że ta. Coś mi się pomyliło. Moving. Cała akcja po cichu znowu wykonana? No prawdopodobnie. Wygląda, jakby miało być powodzenie. Moving. Tych drzwi nie potrzebuje. Dobra, ty już jesteś tutaj. Oni powinni stać, bo nie ma strzałek. Tylko ten się rusza. Gdzie wasze papiery, kurczaki? Gdzie wasze kryształki radiowe? Nie ma. Wjeżdżamy tu na ostro. Tu jest 3. Kogoś mi brakuje. A tam jest. Nasz bohater. Czy mogę sobie drzwi otworzyć? Nie ma co ryzykować, bo jeszcze ten daleko... Ojej. Nie. Czy tamten by daleko poszedł do przodu i zobaczyłby kogoś przypadkiem? Po co ryzykować? Po co ryzykować to? Ostatnia tura. Ale chyba by jego zasięg wzroku... Chociaż, patrzcie. Możliwe, że coś tu by zobaczył. Ale nieważne. Nieważne, bo koniec. Mission complete. Na wszystkie gwiazdki, jak nic. Lids off. We had some good hunting there. No taka trochę nudnawa misja. Dla mnie osobiście, wiadomo, każdy ma swój gust. Ja wolę używać broni. Palnej oczywiście. 10 tur, nagrody, strzelba i karabin. Fajnie. No i super. Bardzo bombka. Pirackie radio ukończono. Mamy zapas wojskowych kryształków radiowych. Możemy podsłuchiwać szkopów przez kilka miesięcy. Tak mało? Tego... Strasznie mało dostaliśmy doświadczenia, nie? Tutaj, czy poprawę relacji. A, może jak segmencik bije, to będzie więcej. Tutaj daliśmy wcześniej pierwszy, to dajemy drugi. Jest trzeci. Tak, podskoczyło więcej teraz. Teraz na pewno podskoczyło więcej i pojawiły się nowe misje. Tak, relacja do góry. Doskonały cel. Dokładny zwiad ujawnia, że dzięki słabym zabezpieczeniom na głównym szlaku zaopatrzeniowym 12 dywizji pancernej okolica jest pełna dogodnych celów. Zamierzasz splądrować niemieckie zaopatrzenie czy zniszczyć ich czołgi? Tymczasowo unieruchomisz jednostki. Żandarmerię, to chyba chodzi o tego Wika całego. Szczerze? Dawaj zaopatrzenie. Zabrać ich sprzęt. 111. To może jakieś małe zakupki będą w następnym filmie. I jak wygląda teraz tutaj sytuacja? 3., 4., 6. Z 8. No leci powoli. No jeszcze 35 dni do D-Day. No to
Kurczaki, myślę, że będzie wszędzie ósmy level. Ale dobra, w tym filmie to tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, siema!